pewno już zakup plotera Silhouette i zastanawiasz się, który wybrać? Dziś opowiem Ci o różnicach pomiędzy dwoma najpopularniejszymi modelami – Portrait 3 i Cameo 4. Co je łączy? Zacznijmy od dedykowanego zastosowania urządzeń. Są to plotery craftowe, oznacza to, że sprawdzają się w użytku hobbystycznym oraz małych firmach. Plotery te świetnie nadają się do wycinania papierów do około 300 gram, folii samoprzylepnych czy folii do naprasowanek Flex i Flock. Mają również możliwość wycinania wydruków dzięki opcji Print and Cut. Za pomocą plotery Silhouette stworzymy więc naklejki, zaproszenia, papeterię ślubną, dekoracje koszulek czy personalizowane naklejki. Oba modele mają możliwość wycinania bez maty materiałów podkładowych do 3 metrów długości. Oznacza to, że możecie załadować do nich folię do naklejek i wyciąć napisy czy kształty, które naniesiecie na balony, samochody, ściany czy Wasze prace scrapbookingowe. Jeżeli chodzi o akcesoria, to mogą one korzystać z mazaków do szkicowania, narzędzia do złocenia czy maty PixCan i narzędzia do graweru. Zarówno Portrait 3, jak i Cameo 4 mają dołączone do zestawu darmowe oprogramowanie graficzne Silhouette Studio. Pozwala ono dość swobodnie, samodzielnie projektować wzory i napisy do cięcia bez konieczności posiłkowania się dodatkowymi programami zewnętrznymi. A jeżeli chodzi o te kwestie techniczne, no to oba plotery połączą się z komputerem przez Bluetooth lub kabel USB, no i możemy je obsługiwać też za pomocą aplikacji mobilnej. Jakie są różnice pomiędzy tymi modelami? Przede wszystkim format cięcia. Do plotera Cameo 4 zmieścimy maty formatu 30x30 i 30x60 cm, co pozwala na wycinanie już znacznie większych projektów. Natomiast Portrait 3 wycina na macie formatu A4. Mata jest niezbędna do wycinania na wylot, na przykład papieru, natomiast w przypadku naklejek to, tak jak mówiłam wcześniej, możecie wycinać je bez maty, wkładając folię bezpośrednio pod rolki plotera. Jeżeli o rolkach mowa, to nasza druga różnica. Jak widzicie, w modelu Portrait są one rozstawione na szerokość maty i nie mamy możliwości ich regulacji. Natomiast w modelu Cameo 4 możemy w łatwy sposób zmieniać ich rozstaw do 3 formatów, dzięki czemu możemy załadować do plotera także węższe fragmenty folii. Jeżeli jesteśmy przy folii, to gładko przechodzimy do odcinaka, który znajduje się w modelu Cameo 4 oraz wysuwanego podajnika na folię wbudowanego z przodu urządzenia. Tych akcesoriów nie znajdziemy w mniejszym modelu Portrait. Cameo 4 ma także dodatkowe mocowanie na ostrze. Możemy w nim umieścić narzędzie Craft Blade do cięcia grubszych materiałów, ostrze obrotowe do cięcia tkanin oraz narzędzie Punch Tool do znakowania folii. Dobra, trochę się tego zebrało, dlatego spróbujmy podsumować wszystkie różnice. Pierwsza opcja, czyli wycinanie materiałów podkładowych bez maty. Cięcie wydruku za pomocą opcji Print and Cut, szkicowanie mazakami, złocenie za pomocą dodatkowych narzędzi, używanie maty PixCan, używanie narzędzia do graweru, format cięcia, rozstaw rolek, narzędzie podajnik i odcinek, ostrze Craft Blade do cięcia grubszych materiałów, ostrze obrotowe do wycinania tkanin i narzędzie Punch Tool do znakowania folii. No to który plotter wybrać? Jeżeli poza cięciem papieru i folii potrzebujesz czasem wyciąć także tkaniny czy inne materiały, wtedy na pewno Cameo 4 z dodatkowymi ostrzami będzie dobrym rozwiązaniem, ale w przypadku cięcia papieru i naklejek tak samo dobrze sprawdzi się zarówno jeden, jak i drugi model. Także tutaj najlepiej zastanowić się, jaki format cięcia będzie dla Ciebie odpowiedni. A jeżeli nadal masz pytania, napisz do nas lub zadzwoń. My uwielbiamy rozmawiać o ploterach, dlatego na pewno pomożemy dobrać najlepszy model do Twoich potrzeb. No i klasycznie przypomnę też o zasubskrybowaniu naszego kanału i zostawieniu łapki w górę, jeżeli materiał oczywiście się Wam spodobał. Także trzymajcie się, cześć!